Drodzy żołnierze, polscy żołnierze amerykańscy, nasi przyjaciele, drodzy Państwo, Wigilia to bardzo szczególny czas w polskiej kulturze, ale także szczególny czas w tych czasach, ponieważ mamy za wschodnią granicą wojnę, mamy zagrożenie bezpieczeństwa w tej części Europy. I dlatego tak ważne w tym czasie jest podkreślanie naszych sojuszy. Dlatego tak ważne jest, że Polska jest dzisiaj częścią potężnego, najpotężniejszego sojuszu wojskowego, można powiedzieć, w historii świata. I dlatego jestem wdzięczny naszym sojusznikom amerykańskim, którzy tutaj są dzisiaj z nami. W Poznaniu będzie ulokowane dowództwo amerykańskich wojsk i na Polskę, i na całą flankę wschodnią NATO. To bardzo ważne, ponieważ to podniesie spokój, podniesie bezpieczeństwo i przyniesie spokój do tej części Europy. Ze swojej strony chciałbym złożyć najlepsze życzenia dla wszystkich żołnierzy, którzy tutaj dzisiaj są z nami, ale także wszystkich żołnierzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Życzenia i podziękowania. Z wdzięcznością myślimy o Was jako o tych, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych granic. Jest taki zwyczaj w Polsce, chyba unikalny, chyba wyjątkowy w skali całego świata, że przy stole wigilijnym zostawia się jeden pusty talerz, jedno puste krzesło. I miejmy w pamięci naszych wspaniałych, drogich żołnierzy, dumnych z tego, że noszą polski mundur, i dumnym z tego, że bronią bezpieczeństwa Polski, bo często to oni nie będą siedzieli dzisiaj za stołami, jutro za stołami wigilijnymi i za nimi będą tęsknić polskie rodziny, ich dzieci. I właśnie dlatego szczególną wdzięczność jesteśmy winni właśnie im za to, że pełnią służbę na posterunku tam, gdziekolwiek są, tam, gdziekolwiek Rzeczpospolita ich potrzebuje. Niech ten symboliczny dzisiejszy wieczór przed Wigilią, Wigilia, będzie takim symbolem, że chcemy być z Wami, my wszyscy Polacy, w tym czasie, który jest czasem wyjątkowym, wyjątkowym ze względu na Boże Narodzenie i wyjątkowym ze względu na to zakłócenie bezpieczeństwa w całej Europie i w Polsce. Bo mimo tego, co się dzieje za wschodnią granicą, my dzisiaj Polacy, dzięki polskiej armii i dzięki sojuszom, w szczególności sojuszom ze Stanami Zjednoczonymi, możemy czuć się bezpieczni i ja o tym bezpieczeństwie jestem przekonany. Dziękuję Wam za to i niech święta Bożego Narodzenia będą taką gwiazdką nadziei, że nowy rok, rok 2023, to będzie rok dobrego pokoju. Podkreślam, dobrego pokoju, takiego, z którego urodzi się trwały system bezpieczeństwa w Europie na kolejne długie dekady i oby tak się właśnie stało. Niech Polska będzie bezpieczna, niech Polska będzie tym spoiwem bezpieczeństwa dla całej centralnej i wschodniej Europy. Dziękuję. Dziękuję, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej. Panie premierze, panie generale, panie pułkowniku, panie i panowie żołnierze Wojska Polskiego, żołnierze US Army, zbliża się bardzo ważny dzień w naszej kulturze, dzień Bożego Narodzenia, więc przede wszystkim dziękujemy za to wszystko, co wydarzyło się dotychczas, składamy sobie życzenia, życzymy sobie, żeby święta Bożego Narodzenia przebiegły w atmosferze rodzinnej, żeby były spokojne, żeby były bezpieczne, żeby były wesołe. Zbliża też się koniec roku, a więc podsumowujemy to wszystko, co wydarzyło się w tym roku. To był rok pełen wyzwań. Za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Rosja napadła na Ukrainę. Wcześniej mówiono, byli tacy, którzy mówili, my mówiliśmy inaczej, inaczej to osądzaliśmy, inaczej ocenialiśmy. Mówiono, że wojna jest niemożliwa, że Rosja nie mówi poważnie, mówiąc o
grożąc swoim sąsiadom, chociaż czyny świadczyły o czym innym, bo napaść w 2008 roku na Gruzję, w 2014 na Ukrainę świadczyła o zapędach tworzenia czy odbudowy imperium przez władców Kremla. Nasze środowisko polityczne przestrzegało przed tym, byliśmy nazywani rusofobami, ale to my mieliśmy rację, mówiąc i przestrzegając przed groźbami, jakie niesie z sobą odbudowa imperium rosyjskiego. Nasze doświadczenia historyczne takie są, że bez względu na to, czy Rosja była biała, czy czerwona, czy teraz jest putinowska, dopuszczała się zbrodni wojennych, więc najlepszą odpowiedzią na te wszystkie zagrożenia jest wzmacnianie Wojska Polskiego poprzez zwiększanie liczebne wojska, poprzez wyposażanie Wojska Polskiego w nowoczesną broń i poprzez współpracę sojuszniczą w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dlatego doceniamy obecność szczególnie żołnierzy Stanów Zjednoczonych na polskiej ziemi, możliwość budowania interoperacyjności między wojskami polskimi i amerykańskimi, służba ramię w ramię w imię bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego jest wielką wartością dla, nie tylko dla Polaków, ale dla wszystkich obywateli państw tworzących wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziękuję za waszą codzienną służbę. No i przyjmijcie najlepsze życzenia bożonarodzeniowe, życzenia błogosławionych świąt. Merry Christmas to all of you, to your family, to your families. So thank you very much for your presence and for your service on the Polish soil. Dziękuję. And the same from me. I understand some of you started speaking Polish, but maybe not all of you, so a couple of words of greetings to our American friends, U.S. Army soldiers. Thank you very much for your presence on Polish soil, for your readiness to support Poland, support Europe, and to strengthen our security. And best wishes to you, to your families. Merry Christmas and a very happy New Year. I hope that the New Year is going to be really full of peace and security and freedom for this part of Europe. It's extremely important. I hope that Ukraine is going to be free and sovereign again and secure and safe again. And this is also thanks to your presence and your readiness to help. Thank you very much and Merry Christmas.